Tak powiem, jest trochę rzeczy do powiedzenia, więc powoli możemy zaczynać. Ja jeszcze najpierw powiem parę rzeczy takich wstępnych. Oczywiście spotykamy się na kolejnej prezentacji eksponatu miesiąca, połączony jak zwykle z promocją naszego biuletynu. No już nasz biuletyn się ukazuje ponad rok, więc jest to już numer 13, przekroczyliśmy już rok. Tak, więc już 12 numerów minęło, czyli rok ukazywania się, to jest już numer 13. Taki szampan dzisiaj, czy coś? Żeby nas było stać na szampana, to by było dobrze. Niestety wszystko robimy własnym sumptem, własnym skromnym zakresem. Ten biuletyn zawiera tekst bardziej ogólny Rafała Wędkowskiego na temat tartacznictwa. Ja natomiast się skupię na takich trochę węższych aspektach związanych i z naszym eksponatem, i z takimi rzeczami, o których nie do końca mówimy, chociażby przy okazji wycieczek, które oprowadzamy po naszym muzeum. Także tu położę numery biuletynu, będzie można je sobie oczywiście pobrać, tak samo na naszej recepcji. Także za miesiąc zapraszamy już 6 września na właściwie takie kolejną prezentację, którą będzie tym razem atrakcja z dziedziny fotografii. To będzie stereoskop Holmesa zabytkowy. Tu wesprze nas pan Janusz Białas, który już z nami współpracował przy okazji dagerotypów. Oraz będzie właśnie wystawa, wernisaż wystawy fotografii 3D, czyli już takie rzeczywiście spotkanie i starych technik fotograficznych z nowoczesnością. Ta wystawa będzie miała już taki bardziej lżejszy charakter, a my kontynuujemy tą kwestię właśnie pokazywania ciężkich przedmiotów. Miesiąc temu był to słup latarni gazowej. Szykujemy jeszcze parę atrakcji, może nie będę jeszcze zdradzał, żeby była jakaś niespodzianka. W każdym razie o takiego rzeczywiście kalibru bardzo ciężkiego. Ja postaram się nie zasłaniać. No najpierw powiedzmy taka sprawa organizacyjna, jeśli chodzi o ten wózek. Bo oczywiście naszym eksponatem jest ten wózek tartaczny, o którym zaraz postaram się trochę więcej powiedzieć, bardziej szczegółowo. Posiadamy ten wózek już od właściwie 2014 roku w naszych zbiorach, tyle tylko, że jak Państwo widzą, z racji swoich gabarytów, ciężaru, on nie do końca, nie stacjonował w muzeum. Został przez nas przywieziony w grudniu zeszłego roku, jest przechowywany w gospodarstwie u pana Andrzeja Januszkiewicza w Kosewie pod Mrągowem. Był przechowywany, tam również posiadamy trak pionowy, tak naprawdę, tylko jak Państwo wiedzą i widzą, w tej przestrzeni nie ma możliwości na eksponowanie traku ze względu na jego wysokość i ciężar. Natomiast wózek postanowiliśmy sprowadzić i wyeksponować go. On jest teraz przedstawiany jako eksponat miesiąca, ale będzie elementem stałym ekspozycji. Właśnie tutaj naszej ekspozycji związanej ściśle z przemysłem drzewnym. Także on przez 2 lata tam stacjonował, został przywieziony wraz z tymi szynami. No i już jak wszyscy widzą, tutaj w trakcie jego konserwacji, w trakcie jego przenoszenia okazało się, te szyny były rozmontowane i tak dalej. I zresztą, jak Państwo widzą, ten sprzęt waży do 200 kg tak naprawdę. Nosiliśmy to od 4 do 6 osób, gdy go przenosiliśmy, tutaj konserwowaliśmy i tak dalej. To nie jest lekki, że tak powiem, sprzęt. Bardzo chciałbym teraz tutaj też złożyć podziękowania pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, zwłaszcza panu Waldkowi Szkutnikowi z działu administracji i Mariuszowi Kaczorowi z działu realizacji imprez, bo bez nich te operacje by się nie udały. Tu chodzi zarówno o siłę fizyczną, jak i też po prostu konserwację, którą zrobiliśmy wspólnie w kilka osób i dzięki temu to mogło wyjść. Oczywiście on nie jest idealnie zakonserwowany, co Państwo widzą. Jest w toku jego eksponowania będziemy to doskonalić. To jest na razie taka wersja dosyć surowa, aczkolwiek nad szynami i podkładami pracowaliśmy długo i one są już doczyszczone tak jak należy, bo to wyglądało o wiele gorzej tak naprawdę, więc jest tu już widać pewne
efekty naszej wspólnej pracy. No i właśnie w toku tego wszystkiego, ponieważ szyny były jakby oddzielnie, podkłady oddzielnie, wszystko oddzielnie, nagle się okazało, że mamy tutaj do czynienia jednak nie z kompletem, jak nas zapewniano, tylko jak Państwo widzą, szyny o rozstawie 600 mm, prawda? Natomiast rozstaw kół 1000 mm. I to się zdecydowanie okazało właśnie w trakcie tego. Natomiast dlaczego to zostawiliśmy? Bo ktoś by mógł powiedzieć, że to w ogóle nie pasuje, nie gra, jest to niezbyt stosowne. Natomiast przede wszystkim te szyny pełnią funkcję symboliczną. No tak naprawdę to nie musi być komplet, tylko chodzi o pokazanie. Akurat szyny i te podkłady też są dosyć ciekawie zachowane, ładnie, więc też je postanowiliśmy. Poza tym poświęciliśmy im troszeczkę czasu, więc postanowiliśmy jednak, że one zostaną, chyba że w pewnym momencie zastąpimy, dobierzemy jakieś inne podkłady bądź coś, co może stanowić podkład i po prostu w toku prac to jeszcze zmienimy. Natomiast jest to właśnie, wracamy do naszych korzeni. No, korzeni tartacznych, prawda? No tu celowo też jest ten wózek eksponowany w tym miejscu. Państwo pamiętają, że tu była taka i będzie jeszcze, tylko po pewnej reorganizacji to zrobimy, ekspozycja tarcicy, po prostu gotowych produktów drzewnych różnego rodzaju. Stwierdziliśmy, że lepiej to będzie wyglądać właśnie eksponowane w towarzystwie wózka oryginalnego. No i oczywiście tu mamy też od przynajmniej kilku miesięcy ten film, który oczywiście obrazuje model, prawda? No ten film jest też dla nas bardzo edukacyjny, pełni edukacyjną funkcję, ponieważ zawsze, kiedy oprowadzamy wycieczki, to dzięki temu filmowi możemy wytłumaczyć proces przecierania drewna na hali tartacznej plus proces zasilania w siłowni, bo to dokładnie pokazuje dwukondygnacyjny charakter, ale charakter wnętrza. Ja też chciałem dzisiaj troszeczkę powiedzieć o zewnętrzu oraz o tym właśnie sprzęcie, o typach właściwie sprzętu, z którymi tu mamy do czynienia. Posiłkowałem się też po prostu starymi podręcznikami, starą literaturą fachową dotyczącą tartacznictwa, która opisywała te czasy, o których, czy jeszcze te technologie, z którymi my mieliśmy do czynienia w tartaku Rafalsonów. Także jeszcze wracając na chwilę do tego materiału poglądowego, tak jak mówię, oczywiście jest to model wykonany w skali, bardzo tak naprawdę malutki, ale bardzo wierny, gdyż modelarz miał po prostu dostęp do tych oryginalnych urządzeń, mógł sobie to wyskalować, dokładnie to przenieść na model. No, na tyle dokładnie, jak było to w stanie. No, tu widzimy właśnie całość, czyli tę dolną kondygnację, na której my się znajdujemy, tu dokładnie, gdzie panie siedziały, gdzie znajdował się fundament traka pionowego, ten fundament z tym kołem, które się obracało, na poziomie górnym znajdowała się ta część górna, na której tu jest znowu część dolna, prawda, system pasów, czyli ten, który prowadził do wału napędowego, gdzie tu z kolei państwo, prawda, są na linii wału napędowego, bo tam stał trak, symetrycznie stał trak pionowy drugi. No i oczywiście część górna, prawda, traku pionowego, czyli ta z piła, gdzie mamy ramę, mamy piły, gdzie mamy wałki poziome, prawda, też były wałki pionowe, które po prostu wciągały te kłody do wewnątrz, gdzie były one przecierane. Także to jest, czyli górna część, czyli hala tartaczna, no i tu zdecydowanie mamy do czynienia z tymi wózkami, prawda, bo mamy szyny, i mamy szyny te wewnętrzne i wózki, i zaraz o typach wózków powiem, bo wbrew pozorom ustalenie właściwie, jaki to był wózek i do czego służył, też zajęło trochę czasu, bo to nie jest takie oczywiste. Było parę typów wózków, które funkcjonowały zawsze w tartaku. A to jest właśnie poziom dolny, na którym my się znajdujemy. Oczywiście w połączeniu, tam gdzie teraz znajdziemy się, tam znajduje się sala wystaw czasowych, tam się znajdowała cała siłownia, czyli mieliśmy kocioł parowy, maszynę parową, to co w kanale, czyli koło zamachowe i koło pasowe, które przekazywało z kolei systemem pasów ten napęd na wał, a wał na traki. Natomiast oczywiście bardzo ważne jest to, co było też z zewnątrz.
czyli oczywiście tutaj mamy do czynienia, nieprzypadkowo nasz tartak jest umiejscowiony nad rzeką, nad Łyną. My mieliśmy, oczywiście drewno docierało tutaj właśnie wodą, czyli droga spławna, co oczywiście też można zaobserwować na naszym, no, unikatowym bardzo zdjęciu, bo tu widzimy tratwy z, no, z Łużycami, czyli tymi, no, materiałem wyjściowym, prawda? Był też basen, bardziej wysunięty w stronę, jakbyśmy dzisiaj, znaczy nieistniejącej już gazowni, prawda, w tamtym kierunku, gdzie wyładowywano, po prostu te bale wpływały i je stamtąd wyładowywano. I tak właściwie, no, powiedzieliśmy sobie o tej części, w części wewnętrznej, tak jak mówiłem, była hala tartaczna, czyli ta hala górna i ten poziom, na którym my się znajdujemy, czyli siłownia z maszynownią i fundamenty traków, to jest wewnątrz. Natomiast z zewnątrz, no, cały proces wyglądał w ten sposób, że te Łużyce przypływały, w przypadku naszego oczywiście tartaku. I właściwie, no, Łużyca jest takim materiałem wyjściowym, który trzeba podzielić na kłody. No, kłoda, ta cała operacja dzielenia Łużyc na kłody, którą wykonują brakarze tartaczni, no, nazywa się manipulacją. I również jest wykonywana, oczywiście była na zewnątrz, na placu manipulacyjnym. Czyli tam mieliśmy najpierw duży magazyn surowca przed budynkiem z placem manipulacyjnym, gdzie właśnie przygotowywano surowiec. Po pierwsze go wyładowywano, po drugie dzielono na kłody. Kłody były odcinkami od 3 do 9 metrów. Czyli takie kłody można już było ciąć w tartak. No i oczywiście odpowiednie przygotowanie tego surowca, żeby on się nadawał do przycinania. Także tak to wyglądało i oczywiście wtedy następowała ta obróbka wewnątrz budynku na piłach. Natomiast oczywiście tam też był skład tych Łużyc, no bo przecież trzeba to było robić w pewnym, rozłożona w czasie była ta praca, i skład kłód, które były już potem szły do przecierania. Jeżeli chodzi jeszcze o Łużyce, ja tak powiem, odwołam się już tu do fachowej literatury. Łużyce dzieliły się, taka Łużyca, czyli, no, taki po prostu pień drzewa długi, dzielił się na odziomek, czyli część dolną, najgrubszą, z reguły najwyższej jakości, część środkową jakości dobrej i wierzchołek, który był najcieńszą częścią i generalnie zazwyczaj uważany za najsłabszą, za najsłabszej jakości wyrób. Także tak to wygląda w schemacie. No i oczywiście już wyrób gotowy wędrował na z kolei skład tarcicy. No, czyli na tym polega praca tartaku, że uzyskuje się materiał przetarty, czyli tarcice. I istnieją właściwie trzy sposoby przecierania. Tu też się posłużę literaturą, żeby Państwu to pokazać, bo jest to, szczerze mówiąc, lepiej to wygląda w takim poglądowym, przy rysunkach, używając rysunków, niż mówiąc o tym tak na sucho. To jest taki podręcznik z 1950 roku, ale nosi on bardzo, że tak powiem, dobry, mimo pewnych tutaj już ideologicznych wtrętów, nosi bardzo duży ładunek jednak informacji. Także przede wszystkim, no, przecieranie pojedyncze, czyli właśnie przecieranie tak zwane na ostro, czyli to Państwo widzą, ta kłoda wjeżdża, prawda, do traku i ona oczywiście jest to na równą szerokość, na równą grubość, ale szerokość różną, prawda? Na deseczki, tak. Tak, ale na deseczki, ale nierównej, prawda, szerokości, bo, no, pięknie wiadomo, jak to wygląda właśnie. Natomiast czym innym było przecieranie podwójne, tak zwane pryzmowanie, kiedy z takiej właśnie bali uzyskiwało się pryzmę, czyli to wnętrze, prawda? To, co Państwo widzą, to grube, prawda? I tą pryzmę potem już dzielono, można było podzielić na odcinki równej szerokości. Także miała i równa grubość, i równa szerokość. To trzeba było przełożyć ją. Tak, przełożyć właśnie ją w maszynie. Tak, do tego właśnie też służyły wózki tartaczne. No i właśnie ta klasyfikacja wózki, proszę Państwa, no bo ja próbowałem tak sobie dociec właściwie, co to jest za wózek, prawda? Bo on też jest troszeczkę niekompletny, no tu nie mamy wszystkiego.
ale typów wózków właściwie można wyróżnić cztery, a dwie jeszcze podstawowe kategorie. No jak Państwo widzą, mamy trak pionowy, tak? Nie musimy sobie nawet tego wyobrażać, bo mamy właśnie ten model, który, dzięki któremu jest to możliwe. O, i mamy dwie jakby strony, prawda? Przed trakiem i za trakiem, czyli tu, gdzie, to jest logiczne, gdzie wjeżdża, prawda, kłoda, jest przecierana i następnie jest odbierana. I właściwie to na pewno zależało od długości tej kłody, no bo co innego jest kłoda 3-metrowa, co innego 9-metrowa. Jeżeli mamy do czynienia z kłodą tak długą, no to ona musi być podtrzymywana przez dwa wózki z przodu. Czyli wózek ten podstawowy i podawczy, prawda? I wózek, tak zwany przedwózek, czyli ten, który na bliżej traka stoi i po prostu tą kłodę podtrzymuje. Najważniejszy był ten wózek podawczy. To oczywiście nie jest wózek podawczy, od razu mówię. Wózek podawczy, no to była bardziej skomplikowana machina i tu właściwie znowu się odwołam do kolejnej. No tu trzeba by to pokazać właśnie na rysunku. Ja przepraszam, że one, no tak powiem, no nie są aż tak wielkie, no ale mamy... W każdym razie, co my widzimy, żeby tutaj każdy mógł się w miarę zapoznać, widzimy dość skomplikowany mechanizm, bo mamy aż trzy koła, takie trzy koła sterujące, prawda? Bo one służyły zarówno do obsługi tych szczęk, prawda, które ściskały kłodę, no jak Państwo widzą, prawda? I oczywiście te szczęki można było regulować, rozszerzać, prawda, no bo zależało to, no różne szerokości przecież i grubości tego pnia były, tej kłody. Tu mamy też taki rodzaj platformy dla trakowego. Nie przy każdym wózku to występowało, natomiast były też takie, no te bardziej, powiedzmy, rozwinięte wózki podawcze, no, taką platformę zawierały. Generalnie one były poruszane systemem łańcuchów, żeby one się poruszały po tych szynach. I proszę Państwa, także były te trzy koła sterujące, bo trzecie koło służyło do takiego idealnego wycentrowania tej kłody i przytrzymywania ich względem sprzęgu pił. No bo najpierw ustawiano sprzęg pił, na jaki chciano, czyli tę odległość między piłami, na jaką szerokość deski chce się pociąć, prawda? I to koło stanowiło jakby taki, no taką właśnie prowadnicę, jak to idealnie wycentrować i jak pociąć, żeby utrzymać tą stałą, cały czas tę kłodę właśnie w tym idealnym stosunku do sprzęgu pił. Także, więc czasami był wózek ten przedtrakowy podawczy i czasami ten przedwózek, który podtrzymywał, czasami nie. Natomiast to jest wózek, który już za trakiem odbierał, znaczy tak mi, ja mam taką, no wszystko na to wskazuje, że to jest ten typ wózka bardziej prostego, który już za trakiem odbierał, więc potrzebował wyłącznie przede wszystkim tych szczęk, żeby odbierać tę już pociętą kłodę, prawda, z dyska, po prostu trzymać razem, żeby to się nie rozpadło. I on czasami, na to też wskazuje ten rysunek z tego dużego, największego podręcznika Tartacznictwo. Właśnie to jest ten model wózka. Oczywiście one były różne, to nie musi wyglądać idealnie tak samo. Chodzi o sam mechanizm, po prostu jego, tą ilość, po prostu jego funkcji, którą ma. A tam czasami bywał, przy dłuższych właśnie kłodach, jeszcze jeden wózek taki asekuracyjny, taki, który jeszcze na końcu występował tego produktu. No i po tym jakby następowała no dalsza obróbka, już w składzie tarcicy, gdzie kolejni brakarze tarcicy z kolei zajmowali się już takim dalszą obróbką tego już gotowego produktu. No i oczywiście na składzie tarcicy, żeby jeszcze o tym chwileczkę powiedzieć, no to mieliśmy, no drewno musiało być odpowiednio przechowywane, więc mieliśmy, prawda, no odpowiednio w ogóle musiała być organizacja tego miejsca, co jest oczywiste. Często sobie możemy na różnej ikonografii czy filmach zobaczyć, które też są dostępne, gdzie mamy, prawda, kwatery, czyli te całe kwatery wypełnione sztaplami, no czyli całymi tymi górami już tarcicy ułożonej i między nimi ulice tak zwane, czyli też tam jeździła często zewnętrzna kolejka taka manipulacyjna, która przewoziła te tarcice. Te sztaple, te stosy były ułożone na legarach,
betonowych. 40, jak tu piszą nasi podręcznikowi, że tak powiem, podręcznikowo pewnie tak było, jak było w rzeczywistości, nie do końca może to wiemy, ale na pewno też się tego trzymano ze względów, no żeby ten materiał utrzymał się w odpowiedniej jakości. 40 cm nad ziemią, prawda? Żeby one były, nie miały kontaktu z ziemią ze względu na oczywistego, na możliwość zagrzybienia, zawilgocenia, po prostu zniszczenia już gotowego produktu. I te sztaple były ułożone w zależności, czy robiono to ręcznie, czy mechanicznie, od metra czy dwóch metrów do 5 metrów. Jeżeli mechaniczna była taka pomoc, no to mogło osiągać do 5 metrów wysokości. Także tak to wyglądało na składzie tarcicy. Tak, oczywiście, no tak, możemy, u nas oczywiście mamy też całą ikonografię, nie tylko w tej sali, ale w sali również wystaw czasowych, gdzie jest nasza, znaczy Rafała Benkowskiego wystawa na temat historii tartaku, Rafalsonów konkretnie naszego, jest, możemy sobie to zaobserwować. Mnie jeszcze jedna rzecz zafrapowała bardzo przy no, te, jakby tutaj pracy nad ustalaniem pewnych rzeczy. No właśnie ten rozstaw szyn. Jedynie w podręczniku tym grubym o tartacznictwie, który też pochodzi z lat 50., dokopałem się takiej informacji, jakoby ten rozstaw osiowy kół tego wózka, czyli wynosił 850 mm. Czyli też byłby większy niż ten, a mniejszy niż ten. No i zacząłem sobie w ogóle kopać, już może wszedłem w kolejnictwo bardziej niż tartacznictwo, ale powiem szczerze, że ciężko jest uzyskać informacje na temat właśnie tych rozstawów w tartakach, kolei tartacznej. I tak sobie zacząłem zastanawiać w ogóle nad rozstawami i nagle się, nie było mi to akurat tak bardzo znane, nagle okazało się, że tak naprawdę ten świat rozstawów kolejowych również i różnego rodzaju kolei, bo tu nie mówimy tylko o kolei, prawda, osobowej, czy też czysto transportowej, czy dużej, ale też o kolei właśnie leśnej, przemysłowej, w cegielniach, w tartakach, takiej kolei wąskotorowej, no jest bardzo bogaty. To jest, pozwoliłem sobie właśnie pewne rzeczy i to jest naprawdę wybór jedynie tych rozstawów zanotować i Państwu przybliżyć, bo tak jak mówię, ten podręcznik mówiłby, że 850 mm to jest niby standard w tartakach. Czy w jakiejś części tych tartaków, no ale już widzimy po tym wózku, że tu jest 1000, prawda? Więc też już mamy jakąś informację, że jest to co innego, prawda? 600 mm, no tak, właśnie. Właściwie mamy w rozstawach szyn taki podział podstawowy na rozstawy no, wąskotorowe oczywiście, rozstawy średnie, normalnotorowy, czyli ten jedyny standard 1435, tak zwany Stevensonowski, który jest tak samo w naszej kolei polskiej i właściwie w większości kolei. No i rozstawy szerokotorowe, które często nawet dość mocno wykraczają. Ja sobie tylko pozwoliłem wynotować dla swojej Państwa informacji parę tych rozstawów. Właśnie 600 mm to jest część kolei leśnych i przemysłowych. Czyli ten najwęższy rozstaw to był właśnie w części kolei leśnych i przemysłowych i w części kolei wąskotorowych. Bo jak też te szyny ustawiliśmy, to wszyscy mówią kolej wąskotorowa. No ale to nie jest tak, że to standard kolei wąskotorowej. Części kolei wąskotorowej jak najbardziej, ale nie... Bardzo wąskotorowej. Bardzo wąskotorowej, właśnie bardzo wąskotorowej, dokładnie. 750 mm jest bardziej kolei wąskotorowej, bardziej powszechnym rozstawem oraz tak zwany rozstaw bośniacki. 760 mm to jest rozstaw, który funkcjonował na terenie dawnego państwa austro-węgierskiego, no stąd ta też nazwa, prawda? Więc my go na przykład na terenie Polski mogliśmy spotkać na południu Polski, na przykład w kolei bieszczadzkiej, prawda, i tak dalej. Ale górnośląskie na przykład koleje wąskotorowe i tramwaje miały rozstaw 785, czyli już kolejny standard. A warszawska na przykład, warszawskie kolejki dojazdowe i kolej wilanowska 800 mm. W Chorzowie, Krakowie spotykaliśmy, bo tu już te nie istnieją te jakby
nie funkcjonują tam przejazdy, 900-milimetrowe rozstawy. Co do rozstawów średnich, zaliczano 1000 mm, czyli właśnie to już by, to ten wózek byłby, kwalifikowałby się właściwie na rozstaw średni, tak no, metrowy. I to na przykład występowało w kolejkach wąskotorowych Pomorza Zachodniego, czyli z kolei już na terenie Niemiec. I przy tramwajach, właśnie między innymi przede wszystkim tutaj i Pomorze, i ziemię, prawda, nad Wisłą, czyli mamy i Toruń, i Elbląg, i Grudziądz, i Bydgoszcz, prawda, ten rejon i Kujawy, kujawsko-pomorskie dzisiejsze, oraz w Łodzi, też z kolei z zaboru rosyjskiego mamy z kolei, że w Łodzi... Do 65. Tak, no tak, a, tak, no wydaje mi się, że tak, tysiąc milimetrowy. Z takich jeszcze ciekawostek z tego rozstawu średniego, to jest, to już są warianty lokalne i nie... Ja starałem się na tych skupić na ziemiach polskich, prawda, czy należących dzisiaj do Polski. Natomiast można tu jeszcze z rozstawów średnich przytoczyć z kolei standard szkocki, to jest 1372 mm. Wracamy, jest ten rozstaw normalno-torowy, czyli 1435, ten no, standardowy w kolejach PKP, prawda, i w ogóle w kolejach europejskich. No i oczywiście rozstawy szerokotorowe, i tu też występowały warianty lokalne. Też, ja mówię, to jest mały wybór tak naprawdę. To co ja mówię, tych rozstawów było o wiele, wiele więcej, ale wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe zagadnienie. Także tramwaje na przykład w Dreźnie miały rozstaw 1450, czyli też ciut większy od tego normalnego stevensonowskiego standardu. Tramwaje w Lipsku 1458, czyli Państwo widzą, ile było wariantów lokalnych. Bo ja się zastanawiałem też, czy była standaryzacja. No ale widać, że no nie było tej. Aż mnie to dziwiło, że w przemyśle, jednak przy niemieckim ustawodawstwie, gdzie często była jakaś standaryzacja, tu akurat w tym tartacznictwie wydaje się. Nie wiem, jest to kwestia otwarta. Ja niczego nie przepraszam, nie chcę coś pytać. Rozstaw na pochylniach na kanale Ostródzko-Lwowskim. Niestety, ja panu nie odpowiem. Dobrze, nie, tak. Nie, niestety nie wiem, więc. Tak, może ja zabiorę. Tak mówię, przygotowałem się, jak mówię, ekspertem nie jestem, sam zacząłem ten temat zgłębiać tak troszeczkę przy okazji naszego, badając ten rozstaw tartaczny. W każdym razie ja nie widzę tu śladów standaryzacji, ponieważ tak jak mówię, podręcznikowo przytoczono na przykład ten rozstaw 850, tu mamy do czynienia z wózkiem na 1000, prawda? No i oczywiście dochodzimy do tych słynnych, szerokich torów, rozstawów rosyjskich, czyli 1520 i 1524, czyli właśnie tego rosyjskiego nowego i rosyjskiego starego, czyli tych dwóch standardów, które występowały najpierw w carskiej Rosji, potem drobnej modyfikacji no, w Związku Radzieckim, prawda, no i dzisiejszej Rosji. Jeszcze z takich ciekawych, tych szerokotorowych, no to mamy z kolei standardy właśnie na peryferiach Europy. To jest ciekawe, że mamy rozstaw irlandzki w Irlandii 1600 mm, czyli całkiem spory w Irlandii. To ciekawe, no taki dosyć zaskakujący. Sprawy wojskowe, strategie. I zestaw iberyjski, proszę Państwa, rozstaw iberyjski, czyli Hiszpania, Portugalia 1668, czyli to już jest w ogóle... I z tych najbardziej standardowych, które funkcjonowały, rozstawów, to jeszcze największym był brytyjski kolonialny, czyli ten, który występował w koloniach brytyjskich, między innymi w kolei indyjskiej, 1676. No, największą gigantomanią chyba się chcieli wykazać hitlerowcy, znaczy no III Rzesza, ponieważ tam planowano już koleje na rozstawy ponad 2000, nawet 3000 mm, ale to właściwie było, zdaje się, że zatrzymało się przede wszystkim w fazie planów i jakichś wstępnych wdrożeń. Także tak to wygląda. Także mamy tutaj do czynienia już tak, finalizując tą moją drobną, taką bardzo przyczynkową pogadankę, bo ja się nie czuję absolutnie ekspertem tutaj w tych sprawach, po prostu chciałem się podzielić tylko pewnymi swoimi no, rzeczami, które udało się ustalić. Także możemy myślę, z dużym prawdopodobieństwem przyjąć też ze względu na wagę tego wózka, proszę Państwa, no on jest ciężki, ale w porównaniu z wózkiem podawczym,
który nawet dochodził do 600 kg razem z tą platformą dla trakowego i tymi kołami, prawda, i tym wszystkim, no to jest on jednak oczywiście o pewien rząd tak naprawdę lżejszy, mimo że mówię, czterech porządnych mężczyzn raczej to podnosi, no inaczej to się tego nie da podnieść, więc jest to, na moim zdaniem, jest to właśnie wózek odbiorczy, no oczywiście jego funkcjach tarczacznych, no te szczęki zaświadczają, no bo są to szczęki idealnie dobrane do trzymania kłody, prawda, drzewnej, czy też kłody już pociętej, która jest gotowym produktem i idzie do dalszej obróbki. Tu jeszcze jest taka jedną rzecz, bo zawsze tu tak mówimy, że o schemacie produkcyjnym tartaku, o takim cyklu produkcyjnym, czyli że on się trwał od listopada do maja, prawda? No i też można by się zastanowić, dlaczego. Z jednej strony względu na jakość drewna, z drugiej strony przechowywanie w okresie niższej temperatury jednak było dla drewna bardziej korzystne. Prawda? W ogóle w tym, co właśnie podają podręczniki, no przede wszystkim najzdrowszy dla drewna byłoby przechowywanie wodne, prawda? Czyli gdyby było składowanie wodne. Gdzie nigdzie było. Tak, no u nas tylko basen stanowił, ale on był basenem wyładunkowym, prawda? Rozładunkowym, wyładunkowym, on nie był basenem do przechowywania. Więc nie, to nie zachodziło, więc też ten cykl był uwarunkowany właśnie tym, że jakby drewno było mniej narażone na wszelkiego rodzaju rzeczy związane już jednak z wilgocią i wysoką temperaturą, które występują wiosną, jesienią, prawda, latem, więc dlatego ten cykl tak trwał, a już w kwietniu, maju materiał gotowy był wywożony, jakby kończył się cykl produkcyjny, robotnicy niewykwalifikowani, no musieli na ten czas, mówimy tu o naszym tartaku i o czasach przełomu XIX-XX wieku, no musieli tej pracy sezonowej szukać wtedy, czyli zgrywało się to ze żniwami, pracami polowymi, ze wszelkiego rodzaju takimi rzeczami. Także też powiedzmy, można sobie odpowiedzieć na to pytanie dotyczące tego cyklu produkcyjnego, z czego to wynika. No oczywiście przede wszystkim pierwsza kwestia, sprawa jakości, odpowiedniego czasu wyrębu tego drewna, a druga no po prostu mniejszych braków. Bo też niech Państwo pamiętają, że właściwie przy przecieraniu drewna, zakładając, prawda, że mamy ten materiał, to jest 100%, prawda, czegoś, co właściwie deskami staje się 65%. 35%, 60-65%. 30% to są różnego rodzaju odpady drzewne. Więc też efektywność nie jest aż tak wysoka, prawda, z surowca, prawda? Więc też trzeba się z tym liczyć, więc jakieś wszelkie dodatkowe zawirowania w postaci na przykład zagrzywienia, zniszczenia materiału drzewnego, no, są, no, powodowały, generowałyby na bardzo duże straty dla właściciela takiego tartaku. Także no ja właściwie z mojej strony chciałem staram się przekazać tyle informacji. Oczywiście doczytać Państwo mogą bardziej ogólną panoramę, nie w sensie, ja chciałem tak technicznie się tu skupić na tych pewnych szczegółach, które udało mi się ustalić, natomiast bardziej ogólną panoramę w ogóle też związaną z tartacznictwem, oczywiście odsyłam do biuletynu i tekstu Rafała Będkowskiego i w zasadzie to jest tyle z mojej strony. Chciałem, i tak jak mówię, jeszcze raz chciałem zaprosić, właśnie widzę, pan Janusz Białas jest z nami za miesiąc na właśnie po pierwsze otwarta wernisaż wystawy 6 września, to jest też napisane, i prezentację stereoskopu Holmesa jako naszego eksponatu miesiąca. Dziękuję bardzo. Czy mógłby się pan przedstawić na koniec? Artur Sobiela. Z muzeum. Natomiast ja mogę dodać, słuchajcie, jeszcze, że, bo to Artur o tym nie powiedział, no ja trochę tak sceptycznie patrzę na ten eksponat. Pomysł był dobry generalnie, bo tu nie mamy żadnych pamiątek związanych z tartacznictwem takich namacalnych, materialnych, więc jak najbardziej ten eksponat tutaj pasuje. On pokazuje też nam skalę, powiedzmy, tych urządzeń, jakie były wtedy stosowane. Ja byłem trochę sceptycznie się do niego odnosiłem, no bo jestem sam kolekcjonerem, powiedzmy, też no, mam duży szacunek dla dawnych przedmiotów,
jak widzicie Państwo, ten wózek nie jest w stanie takim, powiedziałbym, kolekcjonerskim, bo jest zniszczony, prawda, mocno. Ale proszę Państwa, to też jest jakaś wartość, dlatego że popatrzcie, te części były popękane i spawane, były naprawiane po prostu. Czyli widać, że on przeszedł, ma swoją za sobą długą historię, prawda? No, dla mnie największym zaskoczeniem było to, bo to Artur i ta ekipa, o której on wspomniał, tutaj pracowała nad renowacją, my żeśmy go tylko przywieźli i przywieźliśmy szyny. Nie badaliśmy rzeczywiście wtedy tego rozstawu szyn. I było wielkim zaskoczeniem, jak Artur do mnie dzwonił, mówi, że nie pasują szyny do wózka, słuchajcie. Bo to no, bo my kupiliśmy to jako komplet. Kupiliśmy to komplet od tego pana, ten Artur wspominał, pod Mrągowem. Kupiliśmy trak pionowy, ramowy, właśnie ten podobny do tego, który jest na zdjęciu. I kupiliśmy dwa wózki, no i też szyny. Te szyny to prawda były gratisowo dodane jakby. Ale to wszystko było rozmontowane, leżało oddzielnie, prawda? Czyli w zasadzie nie mieliśmy okazji sprawdzić, jak to do siebie pasuje. Tymczasem się okazuje, że chyba one jednak, że ten wózek nie pracował na tych szynach. Jest to dziwne. Ja się zastanawiam w ogóle, czy u tego pana, którego żeśmy kupili ten trak, czy ten trak w ogóle u niego pracował, prawda? Czy on po prostu nie został tylko kupiony i nie spoczął gdzieś tam sobie na podwórku, prawda? Bo podejrzewam, teraz podejrzewam, że to w ten sposób musiało wyglądać. Natomiast, proszę Państwa, trzeba podkreślić, że jest to pamiątka jak najbardziej regionalna. Dlaczego? Dlatego, że ten trak i razem z wózkami, przeważnie trak i wózki to był komplet, prawda? Bo to był ten sam rozstaw, czyli ta sama firma, która produkowała traki, bo przecież tych firm było dużo, dlatego też nie było standaryzacji, o której ja tu wspominam. Była konkurencja, firmy miały różne rozwiązania, różne modele, prawda, i oferowały, tak jak dzisiaj zresztą, prawda, nie dopasujemy jakiejś tam, prawda, jakiegoś elementu odkurzacza jednej firmy do odkurzacza drugiej, bo każda firma ma swoje jakby, swoje produkty i kiedyś było podobnie. Więc proszę Państwa, te wózki, ten trak, wyobraźcie sobie, że pochodzą, pracowały wcześniej w Stanclewie. Czyli one też poniekąd są pamiątkami regionalnymi. Nie wiem, czy przed wojną jeszcze. W każdym razie po wojnie zostały przez tego pana właśnie kupione ze Stanclewa i ze Stanclewa powędrowały pod Mrągowo, czyli można powiedzieć, że też są warmińskie. Sam trak na przykład, to jest trak firmy Blumwe und Sohn, bodajże tak się nazywała. To była taka duża firma, która produkowała urządzenia dla przemysłu tartacznego, przede wszystkim właśnie traki w Bydgoszczy. Proszę Państwa, firma bardzo stara, zresztą istniała do niedawna jeszcze, bo ona w Polsce też istniała i chyba dopiero w ostatnich latach jakby przestała istnieć. Czyli też, no, trak jest ciekawy, ale tak jak Artur powiedział, my go nie postawimy, bo proszę Państwa, tu nie ma warunków. Niestety nasz obiekt nie został najlepiej zaprojektowany. Tu jest ogrzewanie posadzkowe, my niczego ciężkiego na tych posadzkach nie możemy stawiać. No to jest to paradoks pewien, bo było od początku wiadomo, że tam, tu ma być Muzeum Techniki, więc mają tu stawać jakieś cięższe sprzęty, prawda, cięższe urządzenia, natomiast się okazało już, jak już obiekt był wykończony, że niestety, ale nie mamy gwarancji na te posadzki. Więc no to na własne ryzyko żeśmy tutaj ustawili, ale trak tutaj niestety nie stanie, bo pod trak musiałby, trak to jest nawet do 9 ton, także to jest niestety potężne urządzenie, na którego trzeba oddzielny fundament budować, prawda? No wszystko, tylko kto za to zapłaci, jeszcze trzeba zapytać, wie pan, to jest podstawowa sprawa, nawet wykonać fundament, ustawić, prawda, to musi być przymocowane potężnymi, prawda, śrubami do fundamentu, więc to wszystko będzie kosztowało. I to proszę jest Państwa, kwestia terenu, bo ten teren nie należy do nas, więc tak, trzeba by jeszcze ustalić warunki. Właśnie, niecały teren należy do nas, bo należy tutaj trochę, prawda, terenu. Ale powiem Państwa, że ten projekt był, bo ja byłem za tym, żeby, jak już wiedziałem, że on nie stanie tutaj, bo trzeba było przebić, musielibyśmy się przebić przez sufit, żeby górna część traka tutaj, jeżeli on by tutaj stanął, prawda? Żeby górna część traka się na górze znalazła, no więc sala by była już troszkę popsuta. Więc byłem zdania, że ten trak powinien stanąć na zewnątrz, jaka taka reklama naszej firmy, prawda? Naszego muzeum. Pomalować go można by było wtedy farbami olejnymi, pięknie by wyglądał, on jest duży, ładny, elegancko się prezentuje, ale niestety, proszę Państwa, chyba się wszystko finanse rozbiło. Właśnie o to, że trzeba by było wtedy
zamówić fundament u firmy, która nam budowała obiekt, zapłacić za niego, no i niestety ten projekt nie został zrealizowany. Także miejmy nadzieję, że jak będzie już oddana do użytku druga część naszego muzeum, czyli zajezdnia trolejbusowa, to tam się odrobina miejsca na ten trakt znajdzie. Tam już będą wzmocnione posadzki, prawda? Czyli tam już żeśmy przewidzieli, że będą ciężki sprzęt będzie garażował, czy będzie sobie stał, i tam już posadzki zostały zaprojektowane, odpowiednio wytrzymały. Mogę ciekawostkę wam powiem. Tata w Nowym Mieście, zakłady drzewne. Połowa sprzętu, a ja w latach 60. wychowanie przez pracę, pracowałem przy traku, każde wakacje przez miesiąc. Bo to synowie, syn lekarza, syn dyrektora właśnie zakładów drzewnych. Ja na Akord pracowałem przy traku, później przy wózkach, które jak te niemieckie się rozpadały, to się robiło z szyn kolejowych, grubych takich. Później byśmy na to kładli po 5 tych przekładki, aż na moją wysokość, i pchaliśmy to na tych szynach, które do dzisiaj są w zakładach do suszarni. Ale to z trakami, ja miałem szczęście. Co chwileczkę, kolega stracił całe ramię, niewybuchy w pniach. I tam była cała kolekcja, wiesz, tych odłamków i tak dalej. Aha. I te traki, to ja pierwszy raz widziałem, to jest kawał żelasta. Tak. To fruwało w powietrzu jak żeleteczki, tak się po wybuchu. I ale później kombinowano te takie bydgoskie, osłony zakładano, wreszcie wymyślono wykrywacze metalu. Że ci przerwę jeszcze, Wojtek, to jeszcze za mnie nie zdarza się na przykład z rejonu, tam gdzie były bitwy z okresu napoleońskiego, że w pniach znajduje się jeszcze z tamtego okresu, czy pociski na przykład, prawda? Była masówka, w pniach, także rzeczywiście. Dopiero potem jak kolega stracił rękę, to dopiero założono, zaczęto stosować wykrywacze metalu do pni. I zakłady drzewne, tam Jacka Wyszkiewica, tego co chodzi boso, to miasto ojciec był dyrektorem, zrobił kolekcję tych właśnie metali z wyciągniętych. A właśnie, to pamiętam, tak, rzeczywiście. To były całe, póki zakłady drzewne były. A nas wychowywano przez pracę, każdy miesiąc wakacji pracowałem przy wózkach, ładowanie do suszarni, przy trakach, a z tych nieużytków, tych różnych odpadów robiono pudełka. A chłopaki robili gitary. natomiast był problem, skąd piły wziąć. Bo w Polsce był problem, nie? Do tych traków, jak to wyszczeliło w powietrze, to drobiazgi te wszystkie piły nie szły, nie? Obudowa wytrzymywała, jak tak. Przeżyje. Natomiast po tych rzezakach zostało. No tak, bo to jest potężne. A i później te suwaki, często było tak, że mimo zakazów po szkoleniu PHP, to się pchało ręcznie cały pień, jasny gwint na tych roleczkach, a to jest kawał. Bo w Dolmieście wygląda tak, że z dworca zładowano z pociągu te wielkie pnie, tak całe zwał były, i te wszystkie dzieci chodziły, nie wolno było, bo jak się obsuje, to ich zmiażdży. A na tych stogach to pół miasta chodziło, w chowanego się bawiło. No chłopcy platformowi Molnara się. Tak, to lata 60. to były, akurat kiedy byłem w liceum. Mówię powiedzieć nieszczęście, no i połowa sprzętu to była oryginalna, a połowa były dorabiane przez myśliwców na miejscu, z zakładów farfamy i tak dalej. Zakłady dziś nie istnieją, ale szyny takie puste hale. I można zobaczyć rozstaw. I tam chyba mają jeszcze wózki te stare gdzieś tam, które w hali leżą. Po tych zakładach drzewnych. Tak, te szyny robione kolejowych. Normalne koła duże. I to się pchało ręcznie, stawało się na tej ramie. I dopiero jak mi noga wpadła, a na szczęście na przyjeździe, i później chodziłem o kulach, nie zmiażdżyło mi nogi, to założono osłony z blachy, bo każdy miał pchać, a nie stawać, a tam była górka do suszarni, więc każdy stawał i sobie zjeżdżał, bo wygodniej.